to można pisać na czacie i my będziemy odpowiadać wszystko na regularnie. Super. Okej, wobec tego zaczynamy. Ja nie jestem pewna, czy widać mnie i czy ma być mnie widać, bo ostatecznie... Tak, wszystko jest widać, wszystko jest słychać, wszystko dobrze. Okej, w porządku. Dobrze, proszę Państwa, więc zaczynamy taką szybką, mam nadzieję, chociaż siłą rzeczy nie jakąś bardzo krótką, powtórkę dwóch epok. Znaczy krótka, proszę się nie niepokoić, nie zamierzam tutaj Was trzymać cały wieczór, ale no postaram się taką dobrą godzinę, pewnie z jakimś kilkunastominutowym poślizgiem się uporać z przeprowadzeniem Was przez wszystkie... epoki, znaczy te dwie ostatnie epoki współczesności, tak, czy właściwie XX wieku powinnam powiedzieć, bo przecież współczesność to miano nosi tylko jedna z nich. I zaczynamy od dwudziestolecia międzywojennego. Tak? Ja się tutaj tak trochę waham, bo ostatnio było trochę inaczej wyglądało to nagranie. Być może nie udostępniłam tego ekranu, który powinnam udostępnić. Nie wiem, czy... No dobra, skoro wszystko jest okej, to zaczynamy, tak? Bo nie widać mnie jako prelegenta, widać tylko, jak rozumiem, slajdy, tak? Znaczy widać slajdy, pani jest w takim małym ekraniku. A, jestem w ekraniku, dobrze, bo ja się po prostu nie widzę, a ostatnio się widziałam, stąd takie moje... Nie, dobrze. O dobrze, w porządku, jeśli mnie widać, to okej. Będę miała takie jakieś poczucie, że jestem tam fizycznie obecna. Więc tak... Siłą rzeczy wszystko, co Wam dzisiaj powiem, to będzie jakieś uproszczenie. Mam nadzieję, że macie tego świadomość. Postanowiłam wybrać takie zagadnienia, które są najważniejsze z punktu widzenia maturzysty. Tak? To znaczy z punktu widzenia waszej tego, co Was niebawem czeka, czyli matury oczywiście. Więc selekcja jest tutaj tego materiału bardzo duża. Tak? Zaczynamy. Zobaczcie, że postanowiłam tutaj ująć zagadnienia dwudziestolecia międzywojennego w takie trzy podstawowe, jak gdyby, platformy, można powiedzieć, perspektywy patrzenia na tę epokę, bo nie są to tematy, jak gdyby, literatury, tylko właśnie pewne punkty ujęcia jej, a mianowicie umasowienie kultury, które wtedy następuje zdecydowanie. Zjawisko Polski niepodległej, prawda? Mamy wreszcie po wielu latach zaborów sytuację, w której nie trzeba już walczyć o odzyskanie niepodległości, bo ona już jest, ta niepodległość, ale fakt, że mamy to nowe państwo polskie, również jakoś na literaturę oddziałuje. No i wreszcie trzecie ciekawe zjawisko dwudziestolecia międzywojennego, także obecne w literaturze, również w tych tekstach, które czytaliście i omawialiście na lekcjach, to jest tak zwana awangarda w sztuce. Jej się także chwilę przyjrzymy. Najwybitniejsi pisarze literatury światowej tej epoki, to te nazwiska tutaj wymienione, jak zwykle w praktyce szkolnej nie starcza czasu, żeby sobie na ich temat coś więcej powiedzieć. Natomiast z punktu widzenia maturzysty, zwłaszcza takiego, który zdaje maturę na przykład rozszerzoną z języka polskiego, to tutaj szczególne uznanie należy się dziełu Franza Kafki oraz Mistrzowi i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa. To są takie powieści, które raz, że są wskazane w podstawie programowej, a dwa, że też są względnie przystępne. To znaczy uczniowie chętnie po nie sięgają, zwłaszcza Mistrz i Małgorzata wydaje się być taką jedną z bardziej ulubionych lektur poza tym ścisłym kanonem lektur podstawowych. Tak? Przejdźmy sobie dalej, bo tym pisarzom z kręgu literatury europejskiej niestety nie możemy poświęcić zbyt wiele czasu. Ja tu chciałam też zasygnalizować, przepraszam, mam taką prośbę, ktoś ma chyba włączony mikrofon i słyszę odgłosy, także bardzo bym chciała, żebyście rzucili okiem, czy to czasami nie wasz mikrofon, bo ja nie jestem w stanie tego tutaj zidentyfikować, także tylko sygnalizuję. A my przejdźmy już do... slajdu. Tutaj widzicie trzy takie dostojne oblicza twórców, którzy debiutowali już wcześniej, czyli nie można powiedzieć, że oni zaczynają swoją twórczość w okresie dwudziestolecia międzywojennego, tylko mają już w swoim dorobku określone teksty, zdobyli już sławę, no i w dwudziestoleciu międzywojennym kontynuują swoją twórczość. Za chwilę przybliżę Wam ich dorobek, taki bardzo oczywiście poglądowo i tylko dla przypomnienia. Jeden z nich to Leopold Staff, poeta zwany czasami poetą trzech pokoleń, bo on zaczynał w młodej Polsce. Powinniście pamiętać takie wiersze jak Deszcz jesienny albo Kowal. Kontynuował swoją właśnie twórczość przez okres dwudziestolecia międzywojennego i jeszcze po II wojnie światowej także zdążył kilka tekstów literackich opublikować. I tutaj jest jeden z jego utworów, taki bardziej charakterystyczny właśnie dla tego etapu dwudziestolecia międzywojennego. I
publikuję go, czy tam umieszczam go tutaj we fragmencie po to, żebyście mieli jakiś punkt wyjścia, żeby móc za chwilę zacząć oceniać tę twórczość młodych poetów, czy młodych twórców, którzy debiutują dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo tu też bardzo dobrze widać w tym wierszu Staffa właśnie takie upodobanie do poezji klasycznej, tradycyjnej. Tutaj nie ma żadnej próby jakiejś dyskusji z przeszłością. Wystarczy, że przyjrzymy się chociażby pierwszej strofie. Wybaczcie, ale ja będę dzisiaj tutaj waszym też niestety, ale recytatorem, chociaż żadnych talentów nie przejawiam w tym kierunku, ale nie ma innych, więc musicie to jakoś wytrzymać. Pierwsza zwrotka i tylko jedną przeczytam. O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa? W brązie zachodu kute wieczornym promieniem. Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. Jak widać, w tym wierszu nie ma żadnej kontrowersji, żadnej próby nowatorstwa, tak? To jest poezja tradycyjna, nawet klasyczna, hołdująca tradycyjnym zasadom estetycznym. Nieco inaczej prezentuje się twórczość innego wielkiego indywidualisty właśnie okresu dwudziestolecia międzywojennego, mianowicie Bolesława Leśmiana, bo to już jest poeta, który sięga po, zdawać by się mogło, takie bardzo tradycyjne, niekontrowersyjne wątki, jak na przykład kultura ludowa, bo on uprawiał na przykład coś w rodzaju ballad, tak moglibyśmy powiedzieć, pisał właśnie ballady, takie trochę przypominające nam ballady chociażby mickiewiczowskie, a równocześnie był też poetą niezwykle filozoficznym, dotykającym tematu ludzkiej egzystencji, dotykającym tematu samotności, życia, istoty życia, więc u niego się to tak w sposób zupełnie niebanalny łączy. I to jest też poeta, którego możecie kojarzyć z tekstów, które czytaliście zarówno w gimnazjum, jak i w szkole średniej. Być może znane są wam takie wiersze jak Dusiołek, albo Dziewczyna, albo Urszula Kochanowska. A tutaj oto taka króciutka ballada Bolesława Leśmiana. Romans śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Pokochali się nagle na rogu ulicy i nie było uboższej w mieście tajemnicy. Ona mu podawała z wyrazem skupienia to usta do pieszczoty, to chleb do gryzienia. I tak śniąc przegryzali pod majowym niebem na przemian chleb pieszczotą, a pieszczotę chlebem. Dwa głody sycili pod opieką wiosny. Jeden głód ten żebraczy, a drugi miłosny. Poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć potrzeba? Ma dwa głody, lecz brak mu dziewczyny i chleba. Tu właśnie widać, jak łączy się taki nurt tradycyjnej poezji, poetyki takiej ludowej, która po prostu ma na celu opowiedzieć nam jakąś historię, w tym wypadku miłosną, historię między dwojgiem ubogich ludzi, a równocześnie gdzieś pod koniec tego wiersza wdziera się taka tematyka poetycka, filozoficzna, wdziera się pytanie o to, kim jest poeta, a co jest jej istotą poezji. Także na tym polega trochę taka niebanalność i niezwykłość tej twórczości Leśmiana. A teraz już wracając do tych trzech zjawisk, o których wspominałam na początku, które właśnie cechują kulturę dwudziestolecia międzywojennego. Pierwszym z nich jest niewątpliwie masowość. I to jest taka masowość polityczna, społeczna i kulturowa nawet, można by powiedzieć. Jeśli chodzi o zjawiska polityczne, które miały charakter masowy, to wypada zacząć od I wojny światowej, która w ogóle legła u podstaw dwudziestolecia międzywojennego, bo to była rzeczywiście taka wojna pierwsza tego typu o tak globalnym charakterze. Zaangażowane w nią było aż 33 państwa. Walczyło około 70 milionów żołnierzy, no i pochłonęła 14 milionów ofiar. I ta wojna stanowiła dla Europy absolutny szok, wstrząs i można powiedzieć, że zmieniła oblicze świata. Niektórzy twierdzą, że właściwie XX wiek tak na dobrą sprawę zaczyna się dopiero po zakończeniu pierwszej wojny światowej, przynajmniej zaczyna się pod względem takim kulturowym. Kolejne ważne wydarzenia, które też jakoś mocno naznaczają ten okres dwudziestolecia międzywojennego, to rzecz jasna rewolucja październikowa, która przyczyniła się do powstania pierwszego komunistycznego państwa, czyli Związku Radzieckiego w Europie, a zaraz potem rodziły się w Europie różne reżimy faszystowskie, z których oczywiście najgroźniejszy okazał się być ten, który rozpoczął się w Niemczech w 1933 roku od objęcia władzy przez Hitlera. Inne zjawiska, też o takiej masowej skali, to przede wszystkim pandemia grypy hiszpanki. No niestety bardzo aktualnie brzmi ten termin w dzisiejszych czasach, a ona rzeczywiście wstrząsnęła Europą. Mówi się, że pandemia hiszpanki pochłonęła więcej ofiar niż pierwsza wojna światowa. Ale żeby już nie być tylko takim pesymistycznym i ponurym, dodam, że te zjawiska masowe miały też charakter pozytywny. Niewątpliwie były tak,
takie grupy społeczne, które awansowały pod względem materialnym, kulturalnym. Można powiedzieć, że w dwudziestoleciu międzywojennym powstaje tak zwana klasa średnia i zaczyna mieć jakiś udział w kulturze. Rozpoczyna się, czy umacnia się w zasadzie proces równouprawnienia kobiet, żeby nie być gołosłownym. Przypomnę wam, że na przykład w Polsce, która odzyskała niepodległość w 1918, kobiety od razu uzyskały prawa wyborcze równolegle z mężczyznami. Rozpowszechniają się różnego rodzaju wynalazki techniczne, no i przede wszystkim dochodzi do takiej szerokiej demokratyzacji życia publicznego, czyli coraz więcej obywateli ma wpływ na to, co się dzieje w świecie. I w związku z tym być może nic dziwnego, że takim pewnym miejscem, które nagle awansuje do rangi centrum kultury, staje się nie mniej, nie więcej tylko kawiarnia, tak? Dokładnie taka kawiarnia, jak o jakiej moglibyśmy dzisiaj pomyśleć, czyli miejsce, gdzie się ludzie spotykają po to, żeby sobie wypić kawę, zjeść ciastko i pogadać. I właśnie takie miejsca stawały się niekiedy centrum kultury swoistym. Tak było na przykład w Warszawie, kiedy to w kawiarni pod Pikadorem debiutowała właściwie w roli poetów, ale i też takich kabareciarzy, grupa młodych twórców, o której za chwilę powiemy sobie więcej. Natomiast to, co ważne, to abyście zapamiętali sobie, że ta poezja młodych twórców debiutujących w dwudziestoleciu międzywojennym, ona miała taki często właśnie bezpretensjonalny, trochę rozrywkowy, rzekłabym, towarzyski charakter, na początku przynajmniej. I taką grupą poetycką, którą na pewno kojarzycie z zajęć lekcyjnych, pierwszą grupą poetycką polskiego dwudziestolecia międzywojennego była właśnie grupa o nazwie Skamander, założona przez 5 kolegów dobrych. Ona miała właściwie głównie charakter towarzyski, ta grupa. Panowie ci nie uformowali żadnego manifestu, oni raczej demonstrowali niechęć do manifestów, a to, co wyróżniało ich poezję, to przede wszystkim taka tematyka związana z codziennością, z codziennym życiem, zwykłym życiem każdego człowieka, odejście od jakiegoś patosu w twórczości, nawiązywanie do rzeczywistości, która była bliska wszystkim ludziom, również mieszkańcom miast, czy w zasadzie powinnam powiedzieć przede wszystkim mieszkańcom miast. Te 5 nazwisk, które tutaj widzicie na slajdzie, to tak zwana piątka, wielka piątka Skamandra, ale wokół tej grupy skupiali się także inni twórcy, czasami określani mianem satelitów Skamandra. A tutaj znowu, żeby móc zilustrować od czasu do czasu to, co mówię, jakimś konkretnym przykładem, tak, żeby to nie było takie suche i ograniczone do faktów, to jeden z bardziej znanych wierszy Juliana Tuwima, zresztą jeden z też jego wcześniejszych utworów, który świetnie ilustruje podstawowe założenia skamandrytów. Ja sobie pozwolę przeczytać tutaj fragmenty tego wiersza znowu. W maju zwykłem jeździć, szanowni panowie, na przedniej platformie tramwaju. Miasto na wskroś mnie przeszywa, co się tam dzieje w mej głowie, pędy, zapędy, ognie, ogniwa, wesoło w czubie i w piętach, a najweselej na skrętach, koliście. Tak tu jadę na przedniej platformie tramwaju, wielce, szanowni panowie. Proszę zobaczyć, że mamy tu miasto przede wszystkim jako przestrzeń życiową, w której żyje twórca. Mamy tu codzienne życie, bo przecież tramwajem jeździ się codziennie, nie jest to żadna wyprawa zasługująca, zdawać by się mogło, na uznanie. Mamy tu radość życia i to taką radość życia, która nie wymaga żadnego uzasadnienia. Tak? Nie musi być żadnych powodów, żeby człowiek był szczęśliwy. Wystarczy młodość, miasto, maj, tramwaj, tak? I już to samo w sobie staje się tematem poezji. No i być może ten taki trochę zawadiacki tytuł do krytyków, zaczepny powiedzielibyśmy, jest przykładem tego, że tutaj poeta się nie wstydzi takiego podejścia do życia. No ale żeby też być tutaj fair wobec tej rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego, to wypada przyznać, że ta kultura masowa nie zawsze wzbudzała entuzjazm i w ogóle ta masowość, umasowienie kultury nie wszystkich jednakowo cieszyło. Pojawiały się takie głosy, poważne głosy filozofów, pisarzy, które dopatrywały się w upowszechnieniu kultury właśnie pewnego zagrożenia, to znaczy zakładano, że właśnie to, że kultura staje się masowa, że coraz więcej ludzi ma w niej udział, że pisarze starają się też pozyskać te masy dla swojej twórczości, może skutkować obniżeniem jakości sztuki, może skutkować jakąś taką trywializacją sztuki, obniżeniem jej poziomu, też z tym, że sztuka przestanie zadawać sobie wielkie, trudne pytania. I takim polskim artystą najbardziej zaniepokojonym obrotem sprawy był Stanisław Ignacy Witkiewicz, twórca znany, mam nadzieję, osobom, które przystępują do matury rozszerzonej, ponieważ jego dramat Szewcy znajduje się właśnie w podstawie programowej skierowanej dla tych uczniów,
Oczywiście wiadomo, bo o tym już mówiłam, że ci z rozszerzenia uczniowie mogą tak naprawdę do pewnego stopnia sobie sami te lektury rozszerzone dobierać, więc tutaj tylko tak gwoli wyjaśnienia. Właśnie w Szewcach, w swojej tragikomedii, no, Witkacy podejmuje ten temat takiego obniżenia jakby lotów kultury i on jest w ogóle przekonany, że prędzej czy później ta masowość musi doprowadzić cywilizację do zagłady, niejakiego załamania tej kultury zachodniej. Kolejny temat wielkiej literatury dwudziestolecia to oczywiście fakt odzyskania przez Polskę niepodległości. Wreszcie mamy wolne państwo po wielu latach zaborów, ale jak zwykle w takich sytuacjach sytuacja nie jest bynajmniej różowa. To znaczy Polska, to młode państwo polskie napotyka na szereg trudności, z którymi się będzie musiało zmagać przez najbliższych kilkanaście lat. Przede wszystkim w punkcie wyjścia trzeba sobie tutaj uświadomić, że powstaliśmy jako państwo niepodległe po latach zaborów, przy czym Polska była rozdzielona jak gdyby na trzy państwa zupełnie inaczej funkcjonujące i teraz należało scalić to wszystko, co zostało w jakąś taką jednolitą całość, co nie było łatwe. Do tego jeszcze, jak sobie spojrzycie tutaj na tą mapkę pokazującą granicę Polski międzywojennej, to oczywiście od razu widzimy, rzuca nam się to mocno w oczy, że ona jest taka w stosunku do Polski obecnej przesunięta na wschód. I rzeczywiście w granicach państwa polskiego znalazły się krainy zamieszkałe w dużej mierze przez ludność niepolską, czyli jak zwrócicie uwagę tutaj na te dane, ludność polska stanowiła zaledwie 69% tej właściwej obywateli naszego kraju, co jak gdyby też nastręczało różnego rodzaju trudności. No, z jednej strony stanowiło o bogactwie tej polskiej różnorodności, ale też bywało kłopotliwe. No i oczywiście towarzyszyły też tej Polsce niepodległej różnego rodzaju problemy ekonomiczne, polityczne, które chcąc nie chcąc jakoś musiały też oddziaływać na literaturę, o czym też za chwilę wspomnę. Natomiast na początku oczywiście zapanował entuzjazm i przede wszystkim młodzi poeci tutaj demonstrowali swoje, przepraszam, coś mi się tutaj przesunęło, demonstrowali swoje uczucie ulgi, tak? Ulgi z tego tytułu, że oto nie trzeba już wreszcie podejmować tych kwestii narodowo-wyzwoleńczych, można zająć się sztuką jako taką, można sobie dać spokój z tematyką polską i deklarowali to wprost w swoich utworach. Tutaj widzimy fragmenty wierszy Jana Lechonia i Antoniego Słonimskiego, a Słonimski mówi: ojczyzna moja wolna, wolna, więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada, czyli przestaje być już romantykiem, bo tu jest oczywiście aluzja do Konrada z Dziadów części trzeciej zapewne, chociaż może też do Konrada Wallenroda. Natomiast Jan Lechoń w innym miejscu w wierszu Herostrates mówi: ja nie chcę nic innego, niech jeno mi płacze jesiennych wiatrów gęćba w półnagich badylach, a latem niech się słońce przegląda w motylach, a wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Nie chodzi tu oczywiście o jakieś demonstracyjne odrzucanie Polski, bo akurat Jana Lechonia nie można było o to podejrzewać, to był bardzo gorący patriota, ale chodzi właśnie o to, że poeta się czuje już wolny i przynajmniej niezmuszony, aby nieustannie podejmować temat niepodległości, prawda? Na to liczą młodzi twórcy dwudziestolecia międzywojennego. Ale oczywiście zapewne dobrze pamiętacie, zwłaszcza ci z Was, którzy to dzieło czytali, tym, który się naprawdę zmierzył z problemem niepodległości, był Stefan Żeromski w swojej powieści Przedwiośnie. I to jest powieść, ja powiedziałam, że nie wszyscy musieli ją czytać, ponieważ nauczyciel ma do wyboru, może zaproponować uczniom właśnie Przedwiośnie albo ludzi bezdomnych, także w różnej sytuacji się możecie znajdować. Jeśli czytaliście Przedwiośnie, to zapewne pamiętacie, że jest to powieść o dorastaniu głównego bohatera Cezarego Baryki, który urodził się w 1900 roku, więc przez długie lata, przez cały czas trwania powieści, właściwie wraz z nim rozwija się też wiek XX. No i możemy tutaj niejako oczami Cezarego doświadczać różnych wydarzeń tego XX wieku, ważnych wydarzeń, w tym rewolucji październikowej, ale przede wszystkim tego, jak wygląda to młode państwo polskie. I tutaj Żeromski nie oszczędzał czytelnikowi trudnych tematów, pokazywał, jak wielkie kłopoty i problemy ta polska rzeczywistość reprezentuje sobą, jakie problemy napotykają rządzący. Przede wszystkim pokazywał też różne drogi rozwoju Polski, niektóre bardzo niepokojące, bo w powieści pojawiają się sugestie mówiące o tym, że Polsce grożą wydarzenia podobne do tych, które miały miejsce w Rosji. Więc powieść niewątpliwie
ten temat właśnie no, budowania nowego państwa polskiego podejmuje. Tak? To jest powieść polityczna, więc taka, która stawia przed nami, przed czytelnikami również takie polityczne pytania. Czyli nie udało się przed tą, jak widzicie, Polską uciec. Tak? Młodzi poeci liczyli na to, że będzie można pisać o wiośnie i miłości, o czym zresztą pisali. Żeromski nawet w tym samym utworze zdołał podjąć temat miłości. Niemniej jednak ta ojczyzna cały czas jednak pozostawała w orbicie zainteresowań twórców. Poważnym takim dziełem z lat 30. dwudziestolecia międzywojennego, które znowu mogliście czytać, nie musieliście, była Granica Zofii Naukowskiej. Powieść, która pokazuje jeszcze bardziej mroczne, że tak powiem, dziesięciolecie tego dwudziestolecia międzywojennego, bo w latach 30. nastroje negatywne, pesymistyczne się bardzo nasilają i dochodzą do głosu obawy o to, co się będzie dalej działo, prawda? Europejczycy nie są przecież ślepi, głusi, widzą, że te nastroje takie no, prowojenne narastają w różnych miejscach, robi się niebezpiecznie, ale poza tym no, do jakby świadomości ludzi i bardzo mocno na ich życiu odbija się także wielki kryzys ekonomiczny, który nastąpił w latach, właściwie jego efekty trwały aż do lat 30., chociaż zaczął się w 1928-29. To tak naprawdę mocno uderzył w podstawę życia takiego materialnego ludzi w Europie również w Polsce, to znaczy bezrobocie się znacznie nasiliło, poczucie zagrożenia, niepewności również i to wszystko odbija się jakby na życiu bohaterów powieści Granica, która jest powieścią w sumie taką kameralną, bo traktuje głównie o życiu głównego bohatera Zenona Ziembiewicza i jego relacjach z dwiema kobietami, Elżbietą Biecką, która była jego żoną, właściwie została jego żoną, i Justyną Bogutówną, która przez pewien czas była jego kochanką. No i powieść ta, jak pamiętacie, ci, którzy ją czytali, dotyka właściwie problemu właśnie odpowiedzialności jednostki za jej własne życie. I pokazuje, jak bardzo jest to niejednoznaczne, prawda? Jak bardzo można, będąc w zasadzie dobrym człowiekiem, jakim jest Zenon Ziembiewicz, mającym dobre intencje, można wyrządzić bardzo wiele zła. To jest też jedno z zagadnień literatury dwudziestolecia międzywojennego, ta odpowiedzialność za swoje postępowanie. No i wreszcie trzeci z tych ważnych zagadnień literatury dwudziestolecia międzywojennego to jest problem, czy właściwie trudno nazwać to problemem, bo zjawisko jest pozytywne, awangarda w sztuce, pojawienie się nowych tendencji w sztuce, nowych rozwiązań, nowych pomysłów na to, jak wyrażać się artystycznie. I te awangardowe trendy zaznaczały się zarówno w twórczości, w malarstwie, w sztukach plastycznych, jak i oczywiście w literaturze. A u ich podstaw legły, rzecz jasna, przemiany intelektualne. Ja tu celowo nie nazywam ich filozoficznymi, bo tutaj jak zrzucicie okiem na te nazwiska, to widać, że nie tylko o filozofów chodziło. Na przykład jednym z nazwisk, o którym nie można zapomnieć, jest Albert Einstein i jego teoria względności. Dziedzina naukowa się tutaj oczywiście pojawia, a jednak jego rozwiązania, naukowe odkrycie, obalenie obiektywności czasu i przestrzeni odbija się również na tym, jak ludzie myślą o sobie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak rozumieją samych siebie. Nauka może z pewnym opóźnieniem, ale jednak prędzej czy później zaczyna też formować sposób, w jaki człowiek postrzega samego siebie. Nie chcę tutaj poświęcać zbyt wiele miejsca wszystkim tym twórcom, bo byłoby to po pierwsze bardzo takie obciążające i też może i zbędne, ale warto na pewno przyjrzeć się tej dwójce, właśnie pierwszy z tych filozofów, o którym chcę wspomnieć, to Henri Bergson, myśliciel francuski, który już się pojawił na moim poprzednim wykładzie, ponieważ on już w jakiś sposób inspirował przedstawicieli modernizmu, ale tak się złożyło, że szczególnie mocno, można powiedzieć, odcisnął swe piętno na twórczości poetów i pisarzy, w ogóle prozaików również dwudziestolecia międzywojennego, bo tutaj widzicie, iż inspirowała jego myśl takich twórców jak Bolesław Leśmian, Julian Tuwim czy Jarosław Iwaszkiewicz, a właściwie tą filozofię Henri Bergsona można by chyba najlepiej podsumować hasłem élan vital, czyli pęd życiowy jako siła napędowa świata, to znaczy jego przekonanie było takie, że ludzkie życie nie rozgrywa się na poziomie refleksji intelektualnej, na poziomie umysłu, tylko stanowi swego rodzaju fenomen taki całościowy i składa się na nie tak samo mocno takie istnienie fizyczne i poczucie istnienia fizycznego. I nie chodzi tutaj o to, żeby tylko intelektualnie pewne kwestie rozważać, ale żeby żyć całym sobą, żeby zaufać też swojej intuicji, temu, co nie da się, czego nie da się wyrazić jakoś intelektualnie, co gdzieś tam drzemie w nas głęboko.
No i tutaj oto ilustracja takiego trochę bergsonowskiego widzenia życia, witalizmu właśnie, w słynnym i króciutkim wierszu Juliana Tuwima pod tytułem Życie ze znakiem zapytania, czyli widzimy, że jest to pytanie o to, czym jest życie, a odpowiedź, jak widać, następująca. Rozprężę szeroko ramiona, nabiorę w płuca porannego wiewu, w ziemię się skłonię błękitnemu niebu i krzyknę, radośnie krzyknę, jakie to szczęście, że krew jest czerwona. Zwróćcie uwagę, że nie ma tu żadnej próby intelektualnej odpowiedzi na to pytanie, czym jest życie. To nie jest żaden filozoficzny traktat. To jest po prostu reakcja, taka fizyczna reakcja, która nie wydaje się być nawet bezpośrednią odpowiedzią na to pytanie. Tak jakby życie nie wymagało definiowania, bo życie wymagało po prostu życia, samego istnienia. Tak? Na tym polega właśnie ta inspiracja Bergsonem, jego pędem życia i taka postawa wobec życia, która właśnie akcentuje samo istnienie, ale w taki pozytywny, energiczny, fizyczny, biologiczny wręcz sposób, nosi nazwę witalizmu. A drugi z wielkich myślicieli epoki dwudziestolecia międzywojennego, który też odcisnął swe piętno nie tylko na dwudziestoleciu międzywojennym, ale również w ogóle na myśleniu o człowieku, jest Sigmund Freud, twórca psychoanalizy. Wprawdzie psychoanaliza jako dziedzina naukowa została już w zasadzie zdetronizowana i można powiedzieć, że już psychiatrii nie obowiązuje, ale na pewno ciągle jakoś funkcjonuje w tym, jak człowiek sam siebie postrzega, czyli powiedzmy w filozofii, w literaturze. Co takiego zawdzięczamy Freudowi? Otóż przede wszystkim stworzenie kategorii nieświadomości, wprowadzenie do takiego myślenia o człowieku, takiego założenia, że nasza psychika jest nam samym często nieznana, że, to znaczy, że my sami siebie do końca nie rozumiemy, ponieważ naszym postępowaniem kieruje sfera nieświadoma, do której nie mamy dostępu i często nie wiemy, dlaczego czegoś pragniemy, dlaczego czegoś się boimy, tak? Dlaczego czegoś chcemy. Yeah. A wszystko to bierze się właśnie z nieświadomości, tak? Czyli chodziłaś tutaj, to kliknąłeś ten audio? Trzeba wyłączyć mikrofon w niektórym przypadku. Tak sobie pozwolę zasugerować, bo słyszę głosy. Nie wiem, czy to Freud do mnie mówi, to też jest jeszcze możliwe. Zwróćcie uwagę też może na to, że tutaj zaznaczam taki punkt człowiek w konflikcie z własnymi potrzebami, to znaczy Freud jakby sproblematyzował człowieka, pokazał, że człowiek może nie rozumieć sam siebie, chociaż wydaje mu się, że rozumie, prawda? Że może nie wiedzieć, czego naprawdę pragnie, a to nieuświadomiona jakaś sfera może oddziaływać na niego bardzo destrukcyjnie. I ona się ujawnia, ta nieuświadomiona sfera ujawnia się na przykład w snach, w jakichś takich w językowych przekręcaniu słów na przykład. Dlaczego mówi się czasami o pomyłce freudowskiej? Jeśli ktoś przekręci jakiś wyraz w taki znaczący sposób, to podobno nigdy nie jest niewinne, tylko tak naprawdę ujawnia nasze ukryte pragnienia i potrzeby. Czym zaowocowały te różne teorie, które się pojawiły właśnie na początku XX wieku? Jak ogólnie wpłynęły one na funkcjonowanie kultury? Ano w taki sposób, że człowiek zaczął się na nowo zastanawiać nad tym, kim jest. Nie mógł być już pewien żadnych utartych wcześniej teorii i koncepcji. Rzeczywistość zaczęła mu się jawić jako nowa i nieznana, bo przecież prawie nikt nie rozumie teorii Einsteina, jego koncepcji do końca, prawda? Nikt, może przesadzam, na pewno wielu humanistów ich nie rozumie, więc mogą oni odnieść po prostu wrażenie, że świat jest wysoce skomplikowany, wysoce niezrozumiały, tak? I trzeba szukać jakichś nowych sposobów wyrażenia tego, czym człowiek jest. No i to właśnie robią artyści, niekiedy w sposób prowokacyjny, szalony, w formie nawet takiego wygłupu artystycznego, bo chyba nie da się inaczej nazwać tego, co zrobił Marcel Duchamp w 1917 roku, wystawiając w poważnej galerii pisuar, tytułując go Fontanna, prawda, i uznając za dzieło sztuki, a zrobił to w ramach nurtu w sztuce zwanego dadaizmem. Słowo dadaizm pochodzi od takiego dziecięcego gaworzenia, od słowa dada, nic innego się tutaj w tym nie kryje, a cała idea, cały nurt miał tylko pokazać, czy właściwie być formą oczywiście prowokacji, skandalu i troszeczkę chodziło tu też o to, żeby przesunąć granice sztuki, żeby pokazać, że tak naprawdę sztuka jest kwestią umowną, że sztuką może być wszystko i że w związku z tym nie należy oczekiwać, że artysta ma
za zadanie schlebiać jakimś naszym oczekiwaniom. Może sobie zrobić, co mu się żywnie podoba. Na przykład taki oto zademonstrować artefakt jako dzieło sztuki. Inny kierunek artystyczny, bardzo popularny w okresie dwudziestolecia międzywojennego w malarstwie, ale też w literaturze, to surrealizm. Ten z kolei bardzo mocno opiera się na założeniach Freuda i na psychoanalizie Freuda. Mamy tutaj jakieś echa na przykład wizji sennych, mamy spontaniczne skojarzenia, bo artysta stara się uwolnić proces tworzenia od rozumu, od racjonalnego namysłu. Sztuka ma się dokonywać spontanicznie, ma być odzwierciedleniem jakichś wewnętrznych naszych stanów, tak? I to widać bardzo mocno właśnie w malarstwie surrealistycznym. No i jeszcze jedna próbka na koniec takich rozwiązań artystycznych popularnych w dwudziestoleciu międzywojennym, to jest kubizm. Na pewno kojarzycie nazwisko najsłynniejszego reprezentanta tego nurtu, Pablo Picasso. To akurat nie jest dzieło Picassa, ale dzieła Picassa bardzo trudno jest pozyskać darmowo w internecie, to są bardzo drogie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o kubizm, to tutaj warto podkreślić, że to był taki nurt w sztuce, który zrywa z naśladowaniem rzeczywistości, zresztą nie jedyny, ale przede wszystkim odchodzi od jakiejś mimetyki, czyli naśladowania rzeczywistości, proponuje twórcze, takie kreacyjne podejście samego artysty. Kubistów też fascynuje możliwość przedstawienia rzeczywistości za pomocą figur geometrycznych. I oni tak próbują troszkę na człowieka patrzeć, jak nimi jako na zewnątrz, do wewnątrz, za pomocą takich zabiegów, jak właśnie owe formy, owe sześciany na przykład. Jak to się ma do literatury dwudziestolecia międzywojennego? No, pisarze też próbują nowych rzeczy i próbują niekiedy dosyć tak jawnie demonstrować wolę zerwania z tradycją. Tutaj mamy fragment wiersza Bruno Jasińskiego, polskiego futurysty, który no, bardzo odważnie, jako stosunkowo młody człowiek, demonstrował wtedy z taką dezynwolturą, powiedzielibyśmy, pogardę dla tradycji. Między innymi obwieszczał światu, że oto teraz on będzie jedynym genialnym poetą i że bezpowrotnie już umarli i Tetmajer staw. To oczywiście była też jakaś taka forma prowokacji. A faktem jest, że futuryści właśnie pochwalają jakby przyszłość, wierzą w przyszłość, odrzucają tradycje, deklarują wręcz zachwyt dla rewolucji, dla przemocy. I faktem jest, że futuryści w krajach, w których funkcjonowali, no popierali te nowe reżimy, na przykład we Włoszech futuryści popierali faszyzm, a z kolei w Polsce i w Rosji popierali rewolucję komunistyczną. To najlepiej świadczyło o tym, że faktycznie poważnie wierzą w to, że świat trzeba całkowicie zmienić i trzeba w nim zaprowadzić nowy ład. Tutaj taka grupa poetycka, która no, uchodzi za bardzo już ekstrawagancką, awangarda krakowska, bardzo przejęta właśnie nowoczesnością również. Hasłem, który tej grupie poetyckiej przyświecał, to było hasło minimum słów, maksimum treści. I ulubionym środkiem wyrazu poetyckiego była dla nich metafora, a to hasło miasto, masa, maszyna to jakby takie credo przedstawicieli tej grupy poetyckiej, z której najbardziej charakterystyczny był Julian Przyboś. I proszę zobaczyć, w jaki sposób miasto, masa, maszyna może się w poezji zawierać. Oto przykład, fragment wiersza Juliana Przybosia pod tytułem Na kołach. Zobaczmy sobie tylko może pierwsze zdanie, właściwie dwa zdania. Jak twój dzień wywieźć z obiegu? Miasto kołami woła, turkot zajeżdża do uszu robotników, którzy zarobiony dzień niosą na plecach. Tu mamy już w zasadzie trzy hasła zrealizowane, bo oto jest miasto, tak? Oto jest masa reprezentowana przez robotników, a te koła, które się tam potem dalej też pojawiają, to są oczywiście koła związane z koleją, z pojazdami różnego rodzaju, czyli znowu kolejna ważna wartość dla poetów awangardowych to maszyna. Zobaczcie, że to są kolejne trzy zjawiska, miasto, masa, maszyna, których nie kojarzymy z tradycyjną poezją, które nie znajdowały jak gdyby miejsca w poezji tworzonej przez wszystkie epoki aż do XIX wieku. Na dobrą sprawę dopiero XX wiek odkrywa te sfery rzeczywistości dla poezji. Awangardy nie zabrakło też oczywiście w utworach epickich. I tu przypominam wam dwa ważne dzieła epickie powstały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czyli Sklepy cynamonowe Brunona Schulza. Obowiązuje was przynajmniej jedno opowiadanie z tego tomiku Sklepów cynamonowych i chyba najczęściej nauczyciele sięgają właśnie po to tytułowe opowiadanie Sklepy cynamonowe.
Bruno Schulz to taki artysta zupełnie wyjątkowy, dosyć niezwykły, stanowiący jakby klasę samą dla siebie. Trudno go z czymkolwiek porównać i założę się, że analiza i interpretacja tych utworów nie była łatwa. Przede wszystkim można powiedzieć, że on wychodzi z takich dosyć oczywistych, z oczywistego i dosyć łatwo namierzalnego punktu widzenia, czyli pokazuje, jak się rozpada stary świat, który znał, w którym się wychował, bo on był sam synem kupca bławatnego i ojciec bohatera tych opowiadań również jest kupcem bławatnym. I równocześnie w tym miasteczku, w którym mieszka, jest to galicyjskie miasto Drohobycz, narasta, czy rozwija się w zasadzie już nowa rzeczywistość, taka komercyjna rzeczywistość kapitalistyczna, która zaczyna osłabiać te tradycyjne sklepiki, z którymi związany był Bruno Schulz i jego też bohater, narrator jego opowiadań. Ale cała ta historia, która wydawać by się mogło, miałaby prawo przyjąć postać realistyczną, tutaj zamienia się w taką parafantastyczną wizję, właściwie taką fantasmagorię, bo to dziecko, które jest narratorem tych opowiadań, widzi świat w sposób zupełnie indywidualny, mityzuje tę rzeczywistość, czyli tworzy swoje własne mity, na przykład pewne sytuacje takie banalne urastają tutaj do rangi mitu. Widać też bardzo mocno w tych opowiadaniach Schulza, jak pamiętacie zapewne, taką technikę oniryczną, czyli sytuacje zaczynają kształtować się tak jak we śnie, na przykład następują takie niezwykłe transformacje, przeobrażenia bohaterów i różnych sytuacji, które mają miejsce w tych opowiadaniach. I opowiadania Schulza są bardzo mocno inspirowane właśnie surrealizmem i psychoanalizą Freuda również, ponieważ mamy tu nieustannie jakby takie wyprawy w głąb nieświadomości. A drugie awangardowe dzieło tej epoki to oczywiście Ferdy Durkę Witolda Gombrowicza, też powieść niebanalna, nierealistyczna, taka groteskowa, nawiązująca do takiego pastiszu, jak gdyby, bo jest to też jakaś forma pastiszu, czyli takiego naśladowania pewnych stylów z intencją nieco ironiczną, satyryczną. Co pokazuje Ferdy Durkę Gombrowicza, to na pewno różne jakby sfery rzeczywistości, takie jak szkoła, jak nowoczesna rodzina młodziaków, nowoczesny dom młodziaków i wreszcie dworek ziemiański w taki lekko satyryczny sposób. Ale przede wszystkim jest to powieść o formie oczywiście. Forma jest takim pojęciem filozoficznym, stworzonym zresztą przez Gombrowicza i wyrażonym niejako w tej powieści, chociaż on potem jeszcze przez wiele lat się jakby tłumaczył z tego, co myśli, co rozumiał przez formę. Tak do tego stopnia nie było to oczywiste dla jego czytelników. Natomiast z powieści my możemy wywnioskować, że forma to jest taki sposób bycia, który formuje się między dwójką, co najmniej dwójką ludzi, czyli w takich sytuacjach społecznych, i że przed formą nie ma ucieczki, że nasz bohater, który jest w istocie 30-letnim pisarzem uwięzionym w formie 15-latka, on się próbuje nieustannie z poszczególnych form wyrwać, ale tak naprawdę tą wolność zyskuje tylko na chwilę, w momencie demaskowania formy, po czym popada w kolejną formę, bo przed formą nie ma przecież ucieczki. I tak nie wiedzieć, kiedy weszliśmy jakby w literaturę współczesną, bo ta literatura dwudziestolecia międzywojennego, cała ta epoka, no kończy się gwałtownie wraz z wybuchem II wojny światowej. I teraz tak, jeśli chodzi o literaturę współczesną, to niektóre sposoby klasyfikacji próbują z niej jakby wyłuskać ten okres wojny i okupacji i uczynić z niego osobną epokę. Myślę, że to jest takie niepotrzebne mnożenie bytów. Uznajmy, że po prostu wojna i okupacja jest to pewna podepoka tej literatury współczesnej. A tutaj macie wypisane, starałam się być tutaj jak najbardziej lakoniczna, takie podstawowe zagadnienia, które w tej literaturze współczesnej w szkole są wam prezentowane. Czyli na pewno temat wojny i okupacji się pojawia. Drugi wielki taki blok tematyczny nawet to jest totalitaryzm i przede wszystkim relacja między jednostką a tym ustrojem totalitarnym. Następnie różne procesy i problemy związane z laicyzacją kultury, to znaczy problemy z tego tytułu, że jakby zaczyna być marginesowana cała sfera kultury tej religijnej. Ona, język religijny, język mitów religijnych odchodzi niejako na pewien margines kultury. Ale w związku z tym problemem staje się też kryzys wartości, bo ludzie zaczynają szukać odpowiedzi na pytanie, jak teraz żyć, skoro zaczynają czy przestały już działać tradycyjne
systemy wartości, w które kiedyś wierzono, pojawia się i zaznacza mocno w tej literaturze współczesnej tematyka egzystencjalna, a więc związana, można by powiedzieć, ogólnie z sensem życia, z szukaniem dla siebie różnych racji, żeby istnieć. No i różne wyzwania współczesności, które się pojawiają w tej literaturze, zwłaszcza powiedzmy tej późniejszej współczesnej literaturze, to te, które tutaj wymieniam, globalizacja, wielokulturowość, konsumpcjonizm, posthumanizm nawet, no niestety przyznaję, że polska szkoła zagoniona, wiecznie próbująca nadążyć z tą dawną literaturą, z reguły nie zdąży, nie wyrabia się, nie doprowadza was do tego momentu, żebyście mogli zobaczyć, co takiego naprawdę współczesnego się w tej kulturze dzieje, bo przecież no, 1939 rok to już jest prawie 100 lat temu, tak? Więc trudno tutaj uważać ten czas za współczesny, a jednak no, póki co dalej II wojna światowa jest zaliczana do współczesności. No i zanim o tej II wojnie parę słów sobie powiemy, to teraz warto rzucić okiem też na tą nową Polskę, która się po II wojnie światowej wyłania. To jest ten kształt geograficzny, który już dobrze znamy, no i który, jak widzicie, wygląda inaczej, zgoła inaczej niż to, co było po I wojnie światowej. Polska po II wojnie światowej utraciła znaczne połacie ziem wschodnich, została przesunięta niejako na zachód, tym samym stała się też bardziej taka jednolita narodowościowo, bo te nasze mniejszości narodowe zostały nam odebrane, prawda? Zaczęły być jakby, zostały wcielone do innych państw. Również niestety w czasie II wojny światowej utraciliśmy mniejszość żydowską w znacznej mierze, ponieważ no, wiadomo, że nazizm dokonał zagłady diaspory żydowskiej w Polsce i tym samym ta Polska stała się taka bardzo jednolita, prawda, pod względem narodowościowym. Myślę, że mimo wszystko ze szkodą jakąś, prawda, dla naszej kultury, dla jej bogactwa. No i kolejna sprawa, o której nie wolno zapomnieć, to to, że ta Polska po II wojnie światowej to był kraj przez większość swego czasu, jak dotąd, uzależniony od Związku Radzieckiego, mocno mu podporządkowany, właściwie taki kraj satelitarny wobec ZSRR, co też miało swoje przełożenie na to, jak ta kultura w Polsce współczesnej funkcjonowała. Tutaj widzicie takie typowe etapy rozwoju literatury. Myślę, że wiele podręczników jest w ten sposób jakby zorganizowanych, żeby wam uświadomić, jakie można w tej epoce wyróżnić podepoki. No i można tutaj wyróżnić niewątpliwie tą literaturę wojny i okupacji i potem tak zwaną literaturę PRL, w której także dałoby się odnaleźć pewne fazy. Na przykład ten pierwszy moment, czyli świt pokoju, lata zaraz powojenne, świt pokoju tak nazywano ten czas wtedy, to była niewątpliwie epoka w dużej mierze jeszcze w cieniu wojny się dokonująca. To znaczy wtedy właśnie powstawały te utwory o tematyce wojennej, bo dopiero wtedy pisarze mogli znaleźć ten czas i przestrzeń jakąś w swoim życiu, żeby móc o tym napisać, tak? Zaraz potem zaczynają się już różne zdarzenia mające charakter głównie polityczny. Pozwólcie, że ja ich teraz tutaj szczegółowo nie będę omawiać, bo to raz, że tu widać, dwa, że nie do końca jest to aż tak bardzo wam potrzebne. W razie czego ta prezentacja będzie dostępna, więc na pewno bez problemu sobie tutaj rzucicie okiem. No i też to, co teraz warto zasygnalizować, to jest na pewno to, że musimy pamiętać, że w okresie PRL duża rzesza polskich twórców mieszkała za granicą, wydawała za granicą swoje utwory. Ja tu wymieniam Miłosza Gombrowicza, Mrożka, powinnam też jeszcze dopisać Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, chociażby, żeby sięgnąć po tych najważniejszych. I to byli twórcy, których bardzo często w Polsce w ogóle nie wydawano, przynajmniej przez dłuższy czas ich nie wydawano, czy jakimś milczeniem, jakby milczenie towarzyszyło ich osobom. W szkołach się na przykład w latach 70. o poezji Miłosza nie mówiło i potem powstał szok, kiedy on dostał Nagrodę Nobla i trzeba było jakoś to tłumaczyć narodowi, kim jest ten Polak, który dostał Nobla, a którego książek w polskich księgarniach kupić się nie da. I oczywiście wielki przełom po 89 roku wywrócił wszystko do góry nogami, ale niestety już o tej literaturze, która powstaje po 89 roku, w zasadzie w szkole w ogóle się już nie mówi, ponieważ zupełnie nie ma na to niestety czasu. Literatura czasów wojny i okupacji zaczyna się w zasadzie i kończy na poetach, no bo możecie sobie wyobrazić, że w czasach wojny autor prozy nie ma za bardzo czasu ani miejsca, żeby tworzyć swoje dzieła. Wiersz pisze się pewnie szybciej, łatwiej go też kolportować, łatwiej go rozpowszechniać, więc nic dziwnego, że pierwsi, którzy reagują na wojnę, to są poeci. Ja tu pozwoliłam sobie wyróżnić poetów dojrzalszych, tych starszych, którzy debiutowali oczywiście przed wojną, i 20-letnich poetów Warszawy, bo oni zasługują na taką szczególną uwagę. Jeśli chodzi o tych pierwszych poetów, to oni oczywiście starali się reagować na zdarzenia wojenne zgodnie ze swoimi też już pewnymi twórczymi nawykami.
I oto na przykład wiersz, który możecie znać chociażby z gimnazjum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte. To jest wiersz, który został napisany zaraz po tej tragicznej obronie Westerplatte i bohaterskiej obronie. I zwróćcie uwagę, ja pozwolę sobie tutaj fragmenty tego wiersza przeczytać, zwróćcie uwagę na to, jak poeta przedstawia to, co działo się w Westerplatte, jaką perspektywę tutaj przyjmuje. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. I tak śpiewali, ach to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. Zwróćcie uwagę, że to jest taki wiersz, który przywołuje tradycje tyrtejskie, a więc myślę tutaj o tej poezji stworzonej przez Tyrteusza rzymskiego, poety starożytnego, który głosił pochwałę walki za ojczyznę, który nawoływał do walki za ojczyznę właśnie. Ten nurt poezji tyrtejskiej zakłada, że żołnierz kocha umierać za ojczyznę, że żołnierz nie ma zbytnich problemów z zaakceptowaniem swojego losu, swojego poświęcenia. W tym tekście, w tej pieśni, która tak próbuje jakby naśladować te tony tyrtejskie, ewidentnie widać, że ci żołnierze, którzy walczą w Westerplatte, podchodzą do swojej śmierci, do swojej ofiary w taki trochę nawet nonszalancki sposób, powiedzielibyśmy. To nic, że tak bolały rany, prawda? Oni nie mają w sobie żadnych wewnętrznych rozterek, oni walczą, bo taka jest ich misja, takie jest ich powołanie i oni z tym jakby nie dyskutują, zgadzają się na to. Jest to oczywiście wiersz, który jest takim hołdem złożonym tym poetom, a jednak nie umiemy tutaj nie dostrzec tego, że ta ich postawa wydaje się być tutaj taka wyidealizowana. A oto próbka wiersza poety z kategorii, z tej grupy tak zwanych 20-letnich poetów Warszawy. I tu już zobaczycie zupełnie inne nastawienie, zupełnie inną też tonację. Słynny wiersz Pokolenie, czyli wiersz, który jest w jakimś sensie manifestem tej generacji młodych ludzi, właściwie waszych rówieśników, bo poeci, o których tutaj myślę, których reprezentantem jest Krzysztof Kamil-Baczyński, to byli ludzie, którzy urodzili się mniej więcej w okolicach roku 20, czyli byli takim pierwszym pokoleniem, które całkowicie urodziło się i wychowało w dwudziestoleciu międzywojennym. I to byli ludzie, którzy właściwie wkraczali w dorosłość, kiedy ich plany, ich marzenia całkowicie przekreślił wybuch wojny. Maturę zdawali w 1939 roku. Fragment wiersza: nas nauczono niemalitości. Po nocach śni się brat, który zginął, któremu oczy żywcem wykłuto, któremu kości kijem złamano i drąży ciężko bolesne dłuto, nadyma oczy jak bąble krew. I dalej pojawia się w tej drugiej części wiersza takie zwątpienie w to, czy ten czyn bohaterski, ta walka, którą oni toczą, zostanie zapamiętany, tak? Czy ktokolwiek go kiedykolwiek doceni. On się zastanawia tutaj w ostatnich fragmentach tego wiersza, czy nam postawią z litości chociaż nad grobem krzyż. Poezja Baczyńskiego jest ilustracją takiego nastawienia już nie tyrtejskiego bynajmniej. Ona wyraża tragizm pokolenia. Tragizm przejawiający się w tym takim, jak pamiętacie, tragizm to jest zawsze jakiś nierozwiązywalny konflikt wewnętrzny i ci ludzie ten konflikt wewnętrzny w sobie czują. Oni pragną i chcieliby być szczęśliwi, realizować swoje życie zgodnie z tymi rozbudzonymi już w nich nadziejami na wolną Polskę. Tymczasem los postawił ich w takiej sytuacji, że muszą stać się żołnierzami, chociaż nie czują się żołnierzami, chociaż nie są żołnierzami, nie czują się wcale powołani do roli żołnierzy, a równocześnie są żołnierzami. I właśnie życie Baczyńskiego jest taką ilustracją tego tragicznego wyboru, który de facto był brakiem wyboru. Tak? Baczyński zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. I jest tak jakby najlepszym dowodem na to, że ta jego poezja zaświadczała temu, co oni naprawdę przeżywali. Myślę, że wy w dużej mierze literaturę wojenną kojarzycie i pewnie słusznie z literaturą obozową, czyli tą, która ukazywała życie w obozach pracy zarówno niemieckich, jak i sowieckich. Język polski tutaj stwarza taką dogodność, prawda, że rozróżnia te dwa pojęcia. Lagry z języka niemieckiego, ze słowa lager pochodzą, i łagry z języka rosyjskiego, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę oba te terminy odnoszą się do dosyć podobnej sytuacji, czyli do sytuacji zniewolenia, no, sytuacji bycia skazanym, oczywiście niewinnie, a w każdym razie jest pod jakimś pretekstem,
pretekstem na ciężką pracę w obozach właśnie koncentracyjnych, obozach pracy. I chyba najlepsze świadectwo tym dwóm różnym, aczkolwiek podobnym sytuacjom dali tacy pisarze jak Tadeusz Borowski z jednej strony, ukazujący życie w niemieckim obozie koncentracyjnym, i Gustaw Herning-Grudziński z drugiej strony, ukazujący życie w sowieckim łagrze. Opowiadania Borowskiego tutaj bywają czasami nazywane opowiadaniami obozowymi, ale tu trzeba pamiętać, że ten termin opowiadania obozowe to nie jest tytuł. Borowski wydał dwa tomiki opowiadań, takie jak te, które tutaj wymieniam, Pożegnanie z Marią i Kamienny Świat. One w zasadzie można powiedzieć stanowią całość, to znaczy tutaj można je czytać jednym ciągiem i wy zapewne czytaliście któreś z opowiadań obozowych. Mógł to być Dzień na Harmenzach, mogło to być opowiadanie Proszę Państwa do gazu albo U nas w Auschwitz. I wszystkie te opowiadania ukazują Auschwitz widziany z perspektywy więźnia, który zarazem jest narratorem tych opowiadań. Więzień ten przewrotnie nosi imię Tadeusz, co sprawia, że mamy taką pokusę, aby go utożsamiać z autorem, zwłaszcza, że ma on też pewne cechy autora, ale tutaj trzeba być ostrożnym i pamiętać, że Tadeusz Borowski i narrator opowiadań to nie jest ta sama postać. Ten narrator jest jednak pewną kreacją literacką. I to, co jest chyba najbardziej szokujące w opowiadaniach Borowskiego, to co też zresztą sprawiało, iż on bywał krytykowany bardzo poważnie, to było to, że on nie próbował wybielać ofiar. To znaczy, że on pokazywał, że ofiary, więźniowie obozów koncentracyjnych byli niejako bez swej woli oczywiście, ale jednak wmanewrowywani w bycie też katami dla innych więźniów. Borowski stawia takie swoiste oskarżenie również sobie, to znaczy narratorowi swoich opowiadań, że żeby przetrwać w obozie, trzeba było to robić kosztem innego więźnia. Było to nieuniknione, ponieważ tak skonstruowane były właśnie obozy koncentracyjne, aby ludzi przeciwko sobie nastawiać, aby wydobywać z człowieka to, co najgorsze, i temu procesowi podlegał tak zwany człowiek zlagrowany, a więc ten, który w obozie już przez jakiś czas żył, którego osobowość się wypaczała, którego system wartości właśnie upadał pod wpływem tego, czemu był poddawany w obozie. I Borowski po to, żeby zaznaczyć właśnie to zlagrowanie, stosuje taką technikę zwaną behawioryzmem, tak? Czyli on ukazuje ludzkie zachowania, ludzkie reakcje, słowa wypowiadane, natomiast stroni przed ukazaniem emocji, przeżyć wewnętrznych, refleksji, i to jakby sprawia, że czytelnik ma tym bardziej takie poczucie, że czytając o więźniach obozu, obcuje z ludźmi, którzy są nie w pełni ludźmi, którzy są właśnie zdehumanizowani, tak? Przez te warunki, w których przyszło im żyć oczywiście. Zupełnie inaczej, albo w znacznej mierze inaczej, może tak to ujmę, ukazuje świat obozów Gustaw Herning-Grudziński w Innym świecie. On oczywiście również pokazuje dehumanizację, fatalne warunki życia, pokazuje ludzi zdeprawowanych, ludzi, których życie uległo wypaczeniu właśnie przez te warunki, w których przyszło im żyć, ale równocześnie Grudziński nie stroni od ukazywania emocji, przeżyć, stanów wewnętrznych swoich bohaterów, pokazuje też postawy heroiczne, czego nie robił Borowski w swoich opowiadaniach, w zasadzie w ogóle. Natomiast Grudziński tak, i pokazuje, że nawet czasami nawet wielomiesięczny pobyt w łagrze nie jest w stanie całkowicie zniszczyć człowieka, jeśli ten ma w sobie jakieś takie zasoby, prawda, moralne, etyczne, czasami religijne, żeby jednak przetrwać. Tak, to chyba tyle, co mogę tutaj Wam zakomunikować w takim szybkim przeglądzie, jeśli chodzi o Inny świat oczywiście. I kolejny ważny wątek, już ostatni, jeśli chodzi o literaturę wojenną, chociaż może jednak przedostatni, to jest oczywiście temat Holokaustu, którego też nie sposób tutaj pominąć. Holokaust to oczywiście zagłada Żydów. Polacy mieli to nie nazwę tego okazją, bo to brzmiałoby zbyt perwersyjnie w tym kontekście, tą straszliwą, że tak powiem, możliwość, tak, doświadczać tego Holokaustu bardzo blisko, bo jednym z takich bardziej dramatycznych miejsc, jeśli chodzi o zjawisko Holokaustu, jakiś jego etap w każdym razie, było getto warszawskie. I temu właśnie poświęcił jeden ze swoich wierszy Czesław Miłosz, słynny utwór Campo di Fiori z 1943 roku. To jest tekst napisany w zasadzie bardzo spontanicznie i chwilę
po wybuchu powstania w getcie warszawskim. Myślę, że ten tekst pamiętacie dobrze ze szkoły, on zawsze jest omawiany. Tekst, który no, w taki dosyć szokujący sposób kontrastuje właśnie los ludzi walczących w getcie, przecież nie o życie, tylko o swoją godność, tak? Z tym, co się działo po drugiej stronie murów getta, gdzie Niemcy postawili tę nieszczęsną karuzelę, tak? I jakby niejako kpiąc czy drwiąc sobie z tego, co się działo za murami getta. Zwróćcie uwagę na może fragmenty tego wiersza. Pozwolę sobie przeczytać pierwszą tutaj z zacytowanych strof. Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie przy karuzeli, w pogodny wieczór wiosenny przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta głuszyła skoczna melodia i wzlatywały pary wysoko w pogodne niebo. Tutaj poeta ma, myślę, że na celu, on zresztą to potem też w tym wierszu dobrze wyjaśnia, że nie chodzi tu tylko o to, że on ewidentną rzecz nam pokazuje, czyli taką, że gdzieś giną ludzie, a gdzieś inni ludzie żyją obojętnie, bawią się nawet, potrafią znajdować jakąś przyjemność w życiu, ale chodzi też przede wszystkim o to, żeby pokazać Holokaust jako absolutne wynaturzenie, jako coś, co dzieje się jakby wbrew prawdziwemu biegowi historii, ale równocześnie jest w jakimś sensie takim trwałym wynaturzeniem, bo nie wiem, czy pamiętacie, że ten Campo di Fiori, ten plac tytułowy, który się tu pojawia w wierszu, to jest plac, na którym spalono Giordana Bruna i poeta w jakimś sensie zestawia te dwa zdarzenia, zagładę getta i tą śmierć Giordana Bruna, żeby pokazać, że tego typu zło działo się w kulturze, w świecie zawsze, od dawna w każdym razie, co nie zmienia jednak faktu, że jakby zadaniem literatury jest przeciwko temu stanowić rzeczy, protestować. Jego zadanie poety to widzieć takie rzeczy, których być może nie widzą inni ludzie, zagonieni gdzieś tam, zajęci swoimi sprawami i jakoś je w poezji, w sztuce, w literaturze zachowywać, między innymi po to, żeby je nieustannie piętnować, tak? Żeby nigdy ludzkość nie zapomniała o tym, do czego w zasadzie jest zdolna. A drugie ważne świadectwo Holokaustu, które poznajecie chodząc do szkoły średniej, to jest niewątpliwie tutaj reportaż Hanny Kral Zdążyć przed Panem Bogiem. Tutaj się trochę zawahałam przy tym słowie reportaż, bo to nie jest typowy reportaż, prawda? Jest to też wywiad równolegle z Markiem Edelmanem, kardiochirurgiem warszawskim, który był także jednym z ostatnich przywódców powstania w getcie warszawskim i szczęśliwie przeżył powstanie w getcie, udało mu się zachować życie. To, co mówi Marek Edelman o powstaniu, o w getcie, to może naprawdę no, zwierzyć włos na głowie każdego, kto wcześniej się z tą tematyką nie spotkał. To jest taki tekst, w którym nawet sama Hanna Kral, rozmówczyni Marka Edelmana, daje co chwilę wyraz takiemu niedowierzaniu, tak straszne rzeczy przedstawia tutaj Edelman, a on sam myślę, że może nam imponować taką swoją postawą, która jest niezwykle skromna. On próbuje tutaj za wszelką cenę unikać wszelkiego patosu, a przede wszystkim bardzo pragnie w tej książce podkreślać, iż nie należy jak gdyby wartościować pozytywnie tych walczących w getcie kosztem innych ofiar Holokaustu. Jemu bardzo zależy na tym, żeby pamiętać o tym, że godność nie zależy od, znaczy jest jakby nie da się jej podeptać, tak nie da się jej odebrać człowiekowi i tak naprawdę ci, którzy ginęli w warunkach, na przykład w obozach koncentracyjnych, gdzieś tam zagazowywani w komorach gazowych, umierali także z godnością, bo godność nie polega na rodzaju śmierci. Natomiast to, czego chcieli powstańcy w getcie i co Edelman też podkreśla, to jest na pewno to, że oni chcieli pokazać światu, prawda? I tutaj w tym cytacie to widać. Ważne było przecież to, że się strzela, to trzeba było pokazać, nie Niemcom. Oni to potrafili lepiej. Temu innemu światu, który nie był niemieckim światem, musieliśmy pokazać. Ludzie zawsze będą uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem, no to żeśmy strzelali. Świadectwa wojny jakby nie mijają wraz z wojną i tutaj przypominam Wam jeszcze dwa teksty, dwa nazwiska twórców, którzy no, po wojnie cały czas do tej tematyki jakoś się odwołują. Nie dziwi nas to bynajmniej w tekście Tadeusza Różewicza, który napisał swój wiersz Ocalony właściwie zaraz po wojnie. Został on wydany potem w tomiku z 1947 roku pod tytułem Niepokój. I gdy czytamy ten wiersz, który na pewno pamiętacie, bo jest taki standard właściwie tej literatury powojennej,
to widzimy tutaj młodego człowieka, który daje wyraz swojej wojennej traumie. On mówi, mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź. Ale my wiemy, że on ocalał tylko fizycznie, a psychicznie, duchowo stracił bardzo wiele. Tak? Załamała się jego moralność, załamała się jego poczucie sensu życia, jego wiara w przyszłość i dlatego on jakby wzywa o budowę świata, o stworzenie świata na nowo. Tak? Szukam nauczyciela i mistrza, niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech nazwie jeszcze raz rzeczy po imieniu. Natomiast pamiętnik z Powstania Warszawskiego, który we fragmentach mogliście czytać jeszcze w gimnazjum, to jest taki bardzo ciekawy tekst, bo on został napisany z nagrania rozmowy z Mironem Białoszewskim, które zostało uwiecznione na kasecie i Białoszewski, poeta zresztą lingwistyczny, opowiada tam po prostu o swoich przeżyciach wojennych i one są dlatego między innymi ciekawe, że Białoszewski nie był żołnierzem, tylko był cywilem i patrzy z perspektywy cywila na to, co się dzieje w Warszawie, mówi o próbach ratowania życia, przetrwania, szukania jakichś tam środków, zdobywania higieny, spożywienia i tak dalej, czyli zupełnie jakby inne kwestie niż te, do których zwykle jesteśmy w literaturze jakoś przyzwyczajeni. Kolejne ważne zagadnienie tej współczesności to jest oczywiście totalitaryzm. Totalitaryzm to jest ta forma władzy, w której, jak pewnie wiecie, człowiek zostaje całkowicie podporządkowany reżimowi we wszystkich swoich jakby aspektach swojego istnienia. Czyli inaczej niż to czyniły dawne władze, dawne rządy, na przykład dyktatorskie jakieś czy despotyczne. Tutaj w ramach totalitaryzmu człowiek zostaje pozbawiony kompletnie swojej wolności. I literatura jakoś temu próbuje przeciwdziałać, temu się próbuje przyglądać. Wiersz, który no jest takim świadectwem właśnie niezgody poety na totalitarne rządy, które upokarzają ludzi, które zniewalają ludzi, to jest ten wiersz Czesława Miłosza, który skrzywdziłeś. I tu jak zwykle Miłosz, bo on ma taką jakąś chyba tendencję w tej swojej poezji, ją przejawia, zapowiada tak poważnie, trochę patetycznie, że on jako poeta będzie nieustannie protestował przeciwko temu, co się dzieje ze zwykłym prostym człowiekiem, niszczonym gdzieś tam w wyniku totalitarnej władzy. A drugi tekst, który tutaj przywołuję, to powieść George'a Orwella, no wybitnie znana, tak? Powieść, która jest jakąś formą, taką sztandarową powieścią antytotalitarną, to jest oczywiście rok 1984, rzeczywistość dla Orwella przyszłości, ponieważ on tę książkę pisał w 1948, ukazuje dystopijną rzeczywistość rządzoną przez Wielkiego Brata i całkowite, totalne podporządkowanie człowieka tej władzy, która niszczy samodzielność myślową, niszczy wolność człowieka tak dogłębnie. Jedną z największych zbrodni, które można popełnić, jest oczywiście myśl o zbrodnia, a wszystko to odbywa się za pomocą kontroli języka i różnych eksperymentów dokonywanych na języku, które Orwell nazywa newspeak, czyli nowomowa. I ten termin nowomowa jeszcze za chwilę znowu przywołam. Ja już teraz się powoli zbliżam do końca, to żeby uspokoić wszystkich zaniepokojonych, ale jeszcze parę sygnałów się tu musi pojawić, bo przecież musicie nabrać jakiegoś takiego przekonania, że w tej literaturze wojennej, powojennej, tak, współczesnej pojawiają się jeszcze inne wątki niż tylko i wyłącznie wojna. Nie wiem, czy akurat Dżuma jest najlepszym przykładem takiego właśnie niewojennego podejścia do tematu, bo niektórzy twierdzą, że Dżuma to właśnie parabola wojny. Ale mi bardziej zawsze odpowiada taka bardziej uniwersalna interpretacja Dżumy jako nie tyle wojny, co po prostu wszelkiego zła, absurdu, jakiejś katastrofy, która prędzej czy później może nas zaskoczyć swoim istnieniem. Myślę, że nas współcześnie żyjących w dobie pandemii nie dziwi, tak, ten sposób myślenia o świecie, prawda, że oto może przyjść coś, jakaś wielka katastrofa, jakieś wielkie zdarzenie, którego nie oczekujemy, którego się nie spodziewamy i które może całkowicie wywrócić nasz świat do góry nogami. I o tym troszkę mówi Dżuma. Ale tak naprawdę ci z Was, którzy Dżumę czytali, bo też nie jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich, ale przez wielu nauczycieli jednak omawiana, to jest taka powieść, która pokazuje, w jaki sposób człowiek współczesny, a więc żyjący w świecie już pozbawionym jakichś zewnętrznych autorytetów, szuka jakiegoś uzasadnienia dla swojego postępowania i szuka racji dla takiego, a nie innego postępowania moralnego. Wszyscy bohaterowie Dżumy, których możecie pamiętać, dr Rie, Tarot, Rambert, Cotard, Grant, Cotard może akurat najmniej, ojciec Panelo, to są bohaterowie, którzy próbują sami dla siebie uzasadnić, dlaczego tak, a nie inaczej postępują, dlaczego chcą być moralni, dlaczego chcą walczyć z dżumą. Każdy z nich musi znaleźć swoje własne, prywatne uzasadnienie dla tej swojej decyzji, aby walczyć z dżumą. I nie ma tam nikogo, kto mógłby z zewnątrz ich pochwalić za to, co robią, kto mógłby powiedzieć, postępujesz słusznie.
A jednak każdy z nich, albo większość z nich zdobywa się właśnie na taki akt walki ze złem. Czyli jest to powieść o samotności, ale i o wolności człowieka. Natomiast Zbigniew Herbert w najsłynniejszym swoim wierszu, który no niewątpliwie musicie pamiętać, przystępując do matury, Przesłanie pana Cogito, również jakby szukał uzasadnienia dla moralnego postępowania i on je znajduje w tradycji kultury europejskiej. Można powiedzieć, że Herbert troszeczkę tak postępuje odwrotnie niż Różewicz, który w wierszu, który przed chwilą sobie przypominaliśmy, kwestionuje jak gdyby dotychczasową kulturę, zakłada, że świat trzeba stworzyć na nowo, zupełnie od podstaw, bo całe wszystkie wartości, które dotychczas obowiązywały właściwie wraz z II wojną, przestały obowiązywać, przestały istnieć, załamały się, ta kultura się skompromitowała, tak? O tyle Herbert mówi nam coś innego w swojej poezji. On mówi, że ta kultura jest ciągle dla nas źródłem wartości uniwersalnych. To nie wartości się zdyskwalifikowały, to człowiek zawiódł, tak? To ludzie zawiedli. Natomiast te wartości są cały czas aktualne. Te hasła, które znacie jeszcze ze starożytnej filozofii, słynna triada platońska może nam przyjść do głowy, prawda, piękno i dobro, cały czas są ważne, tak? Do nich trzeba powracać. Dlatego Herbert właśnie w przesłaniu pana Cogito apeluje do tego, żeby powtarzać te wielkie słowa, powtarzać je z uporem, tak? Czyli nieustannie wracać do tego, co wartościowe w kulturze. Już zmierzając powoli do końca, pozwoliłam sobie wyróżnić takie zagadnienie, które nazwałam portretem człowieka myślącego, bo taki wątek będzie się pojawiał w kilku utworach. No, nie da się ukryć, że tematem, bohaterem wielu utworów współczesnych jest człowiek inteligentny, myślący, zmagający się z różnego rodzaju problemami. Inteligent nawet moglibyśmy powiedzieć. I tak jest akurat w Tangu Sławomira Mrożka, gdzie mamy nawet trzy pokolenia inteligentów, czyli rodzinkę, prawda, Stomila i wszyscy ci inteligenci są jakoś pogubieni, tak? Łącznie z najmłodszym z nich, czyli Arturem, który próbuje za wszelką cenę przywrócić świat tradycyjnych wartości, jak wiecie, przegrywa. To jest to właśnie taki utwór, który właśnie pokazuje, jak bardzo inteligencja gdzieś tam skrewiła, zawiodła, tak? Jak właśnie pewne postępowanie ludzi inteligentnych mogą doprowadzić do tego, że w końcu władzę przejmie ktoś, kto inteligentny wcale nie jest, za to sprytny, cwany, bezczelny, arogancki, prymitywny, czyli Edek, który kończy, prawda, tango tańcząc z wujem Eugeniuszem. Tak króciutko właściwie streściłam tym samym tango, ale mam nadzieję, że ten utwór pamiętacie, bo pewnie był stosunkowo niedawno omawiany w szkole. Tutaj warto zapamiętać, że jest taki też tekst, który nawiązuje do poetyki teatru absurdu, czyli to jest taki typ teatru, w którym treści komiczne są nośnikiem tragizmu. Czyli mamy tutaj taką dziwną mieszankę komedii i tragedii, ale w taką jakby jeszcze tym bardziej jakby perwersyjną, tak, że to, co niby jest śmieszne, co nas śmieszy, to tak naprawdę niesie z sobą taki tragiczny ładunek u Mrożka. Również o ludziach myślących, czyli o różnych problemach inteligentów, mówi poezja Zbigniewa Herberta, o którym już wspominałam przy okazji przesłania pana Cogito, ale również poezja Wisławy Szymborskiej. To też jest autorka niezwykle, tutaj jej może poświęcę więcej uwagi, bo jeśli chodzi o Herberta, już o nim jakoś tam wspominałam i na pewno to, co po Herbercie powinniście zapamiętać, jeśli chodzi o Herberta, to jest ten jego etyczny maksymalizm, czyli wiara w to, że mimo całego rozpadu świata człowiek musi zachować tą postawę wyprostowaną, czyli postawę człowieka etycznego, a Szymborska z kolei, ona pokazuje, znaczy jakby kładzie akcent, tak, w swojej poezji na raczej fenomenie życia jako takiego, tu nie ma takiego moralizowania w jej poezji, jest raczej zdumienie światem, taki zachwyt, ale już nie taki prosty zachwyt witalistyczny, tylko bardziej taki zachwyt połączony z pewnego rodzaju zakłopotaniem, tak, bo kiedy Szymborska jakby patrzy na to piękno świata, zdumiewa się jego bogactwem i czuje się taka nim nieco oszołomiona. Ja tutaj konkretnie właściwie mówię o tym wierszu, czyli o wierszu pod tytułem Urodziny, w którym to podmiot liryczny wyraża zdumienie bogactwem świata i takie poczucie, że tego świata nie da się w pełni przeżyć, doświadczyć, bo jest on zbyt rozległy, tak, żeby jedno ludzkie życie wystarczyło na doświadczenie świata. Pamiętajcie, bo gdyby się Szymborska pojawiła na maturze, chociażby jako tekst do interpretacji utworu lirycznego, to zawsze trzeba być uważnym, przyglądać się podmiotowi lirycznemu wierszy Szymborskiej, bo ten podmiot liryczny może być formą ironii, to może być liryka maski, często się zdarza u Szymborskiej. I szukajcie też w jej wierszach paradoksu, konceptu, a więc pewnego pomysłu takiego poetyckiego na cały utwór. I już w zasadzie
Wypada jeszcze mi zasygnalizować, że w latach, pod koniec lat 60. w ramach tak zwanej poezji nowej fali pojawia się nowy nurt w twórczości polskiej poezji, a mianowicie taki nurt lingwistyczny, czyli poeci zaczynają brać jak gdyby na warsztat język. I takim czołowym przedstawicielem tego nurtu był niewątpliwie Stanisław Barańczak, czy też niestety niedawno zmarły Adam Zagajewski. Są to poeci, którzy demaskują nowomowę, tą taką, która wtedy w latach późnych 60. w Polsce mocno jeszcze była rozpowszechniona, związaną z minionym ustrojem, obecną w mediach, ale oprócz tego oni przez tą właśnie językową warstwę próbują dotrzeć do jakichś problemów takich uniwersalnych, do problemów ludzkiego życia. Czyli no, język stanowi tutaj tylko pretekst tak naprawdę, żeby mówić o człowieku, o jego zagubieniu, o jego bezradności, o tym, że jest wykorzystywany, że jest gdzieś tam też oszukiwany przez władzę. To jest taka poezja bardzo aktualna, taka nieuciekająca od bieżących problemów. I dwie ostatnie książki jeszcze, na które chcę Wam zwrócić uwagę i teraz już się tutaj jakby równolegle pokazuję, to są przede wszystkim no, polska wybitna powieść science fiction Stanisława Lema Solaris. Chcę, żebyśmy też zapamiętali sobie z tego tyle, że Lem to był pisarz jakby nie było no, chyba najwybitniejszy, jeśli chodzi o, najbardziej znany z polskich wybitnych pisarzy współczesnych. Jego teksty są chyba najczęściej tłumaczone na języki obce i bardzo możliwe, że liczni czytelnicy właśnie Lema kojarzą jako czołowego polskiego pisarza, czego my w ogóle w polskiej szkole nie do końca mamy świadomość, bo nie mamy kiedy tego Lema omawiać w zasadzie, znowu ubolewam nad tym, ale tak jest. I powieść Solaris to jest taka powieść, której akcja jest gdzieś tam osadzona na innej planecie, jak to często w przypadku utworów science fiction bywa, ale ona też mówi o problemach zupełnie współczesnych Lemowi, czyli nam też, tak? Pomówi o problemie miłości, o problemie poczucia winy, ale również o tym, czym jest nauka i czy człowiek za pomocą nauki jest w stanie całkowicie świat zrozumieć, wyjaśnić, czy też nie jest tak, że człowiek czasami dotrze do pewnej granicy, za którą się nie da już świata poznać. Natomiast utworem, który Wam serdecznie polecam, nawet jeśli nie zdążyliście go teraz przeczytać, a macie jeszcze na to czas, niekoniecznie przed maturą, ale również po niej, są Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. To jest taka powieść, nie powieść bynajmniej, to jest przykład utworu z kategorii literatury non-fiction, czy też tak zwanej literatury faktu, ale właściwie do końca trudno powiedzieć, co to jest, bo jest to trochę reportaż, a właściwie taka mieszanka reportaży, trochę książka wspomnieniowa, bo Kapuściński opisuje tutaj swoje życie. Ale przede wszystkim to jest książka, która doskonale wprowadza w tematykę drugiej połowy XX wieku, bo ona pokazuje, jak ten świat wtedy wyglądał. Kapuściński jako wybitny reporter, obecny w zasadzie wszędzie, miał też okazję doświadczać różnych ważnych przełomowych zdarzeń politycznych na całym świecie i on daje temu wyraz w swojej książce. I przez to też ona jest ciekawa i ona właściwie dostarcza wielu opowieści, które mogą się gdzieś tam przydać, czy na maturze, czy ogólnie w ogóle w życiu. I wreszcie w tej książce pojawiają się takie zagadnienia, które my rozpoznajemy jako całkowicie dla nas aktualne. Problem wielokulturowości świata, problem globalizacji, problem relatywizmu jakiegoś kulturowego, to wszystko u Kapuścińskiego znajdziecie. No i cóż, kończąc już zupełnie ten wykładzik błyskawiczny, mam nadzieję mimo wszystko, tutaj są jakby sugestie tego, gdzie możecie szukać jakichś ciekawych informacji na temat kultury współczesnej, na jakich stronach internetowych, czym się kierować, na przykład szukając dla siebie ciekawej lektury, bo moja nadzieja na koniec jest taka, że Wy, mimo że zakończyliście już naukę w szkołach średnich i za chwilę będziecie zdawać maturę, no nie zaprzestaniecie czytania, prawda, nie dołączycie do tej żenująco dużej liczby Polaków, którzy w ogóle niczego nie czytają i się tego nawet nie wstydzą. Mam nadzieję, że z Wami będzie inaczej. I tutaj te nagrody, jak widzicie, te kropki się nie kończą, bo jest sugestia, że tych nagród, które się przyznaje, nagród literackich jest znacznie więcej, to może być dla Was jakiś rodzaj drogowskazu, tak? Jak szukać utworu ciekawego i tak dalej. Tak? Bo zdradzam Wam na koniec tajemnicę, że tak naprawdę w szkole nie chodzi tylko o maturę, tylko też chodzi o to, żebyście byli uczestnikami kultury, świadomymi, chętnymi, radosnymi, tak? I to wszystko. Dziękuję. Mam nic więcej nie jestem w stanie już na ten temat powiedzieć. To był tylko taki rzut oka, oby pożyteczny. Dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania, to chyba zdaje się teraz jest na to czas i miejsce. Jak coś, to tylko powiem, że live będzie zapisany na Facebooku. O, bardzo dziękuję, też się miło dowiedzieć. I chyba nie ma pytań. No, rozumiem, ja wszystko rozumiem, wszyscy są już zmęczeni i w ogóle
powiem tak, że już na koniec, że serdecznie Wam wszystkim gratuluję ukończenia szkoły średniej, bo skoro tu jesteście, rozpoznaję tutaj nawet niektóre znane mi osoby, to znaczy, że tę szkołę średnią skończyliście. Serdeczne gratulacje.